Witam wszystkich z tej strony Piciu. Wiozę tutaj przyczepę do klienta z Metaltechu. No, nie ładowałem akurat jej w Tarnowie. Dojeżdżam teraz do miejscowości Szembruk. Do klienta będziemy kręcić w prawo. Tak mówił, że jest remiza, czyli w prawo i w prawo. Skręć w prawo. Pozdrawiam kolegę z Metaltechu, który mnie dzisiaj ładował. Mówi, że poprawiłem mu humor. Jak tylko przyjechałem, mówi, że będzie miał teraz humor do końca tygodnia. Dobry! Witam. Nie wiem, jak do zładowania będzie tu panu pasowało. Obojętnie, do tyłu. No tak, nie wiem, tu prosto na tam pod ten skos, tak to wtedy... Może być. Może łatwiej, czy jak? No, może być. Nagrywać mogę? Oczywiście. Wszystkich? Tak. Wszystkich. Panią też? Co? Nagrywać mogę? Tak, może. O, może być. Jak ładnie. Droga minęła? Dobrze. Myślałem, że gorzej, ale jest dobrze. Nie ma tragedii. Nie. Drogi tutaj już są powyzadane. O. Nakle tylko tam kurde wypadek był, ale... A. Przez miasto. Ojca nie ktoś rozładuje. To on przyjdzie zaraz. Na spokojnie. Widział, że jadę, to wraca już. Po trochu trzeba, no bo pogoda nie rozpieszcza. No, nie. No widzę, że tak wyrywają już teraz, nie? Tu te pole to już czwarte albo piąte podejście. Tak? Po trochu. Ale rzepak? Tak. A jak sypie chociaż? W miarę. To tak trzeba będzie policzyć na samym końcu wszystko, się tam policzy, rozrachuje i wyjdzie, tak? Ale nie jest najgorzej. Ale średnio jaka tak? Tak ponad 4 jest na pewno. No to nie najgorzej. Jedne słabsze kawałki, druga mocniejsze. No wiadomo, nie? A jak jest ta czwórka, już to jest okej. Już jest dobrze. No dobrze, widzę same John Deere'y. Tak. Jeden kolor. Jeden kolor. Tak. Kombaj też. Tak. Oni lubią zielony. Lubią zielony, no widać. Tak. Przyczepa też zielona, no. Nie ma co przebierać, mamy dobrą przyczepę na polskim rynku, więc... To fakt, nie? Metal tak ładno wybierać. Dokładnie, nie? Dobre mają. Zaczepi jakiś kulowy będzie, tak? Tak, ja mam już tu przygotowane. Przygotowane, dobra, to rozpinamy. Wysłuchamy tak do więzienia. No, trochę. Nie jest zła. Jakby była jeszcze wyższa, bym jeszcze bardziej zaniżył. Aha, bo tu się obniża te bloki. Tak, dokładnie. Dobry. Znać Korbanek to solidna firma. Jak mówi, tak jest. Tak, nie mogę zaprosić do transportu. Witam. To dajcie on. Jeszcze chwilę to trzeba. Jezus, przygotowany. Jak nie ma być przygotowany, jak w piątek już miała być przyczepa? 12. To jest trochę. Ale już nie ma co czekać, nie? No. A zaczęta chociaż? No tam 11 ton umucone. To niewiele. Krofla. No dokładnie. A ile hektarów w ogóle? Kostów. Kostówki macie. A pszenicy stówę. A ogólnie? I to też jest co robić, nie? By się przydało jeszcze. Teraz będzie czym wozić. Thank you.
Raczej będą te i te. Jeszcze trochę nie wejdzie raczej. Chociaż? Nie, nie wejdzie. To teraz... Trochę mu zbraknie. Stop. Tak czy siak musimy na stopę, nie? Tam jest klameczka. Trzeba było ją otworzyć. Tamta właśnie, dokładnie. I teraz będziemy mógł robić stopą, nie? Drugą. Teraz możesz cofnąć. Dobra. Drugą. O. I całkiem ją zamknij. Pick-over. Jakby od tego to zabezpieczymy, nie? Mogłoby być ciężko. Trzyma. Tak na pewno, chyba że spuścimy tylko. Ale jak chcesz, to możemy podłączyć. Dobra. No nie. Tata mówi podłączyć. Bo zaraz pole pojedziesz. Jak tata mówi, to trzeba zrobić. No, dokładnie. Tylko plandekę wyjmijcie, zanim będzie się zboże sypać. Czekaj, się światło podłączyło. Proszę? A, światła. Żeby stop było widać, jak będziemy zjeżdżać. No, dobra. To, świecą nawet. Jest na dole. Nie? Kawałek jest. Syn mówi, że kawałek przyczepy jest. A szefowa co mówi? Szefowa to księgowa, aż strach, jak będę płacić. Ale na kogoś wypadło, nie? Ale ktoś musi dochód przynieść. Mówię, oni przyniosą dochód, a pani będzie płacić. Nie, no jeśli oni zasadność kupna widzą, no to ja nie będę wchodzić też. Nie ma co, nie. Ale zaczep chyba będzie trzeba trochę wyżej dać, nie? Ale te okolice rzeczywiście, miały być chyba alianse, bo te są jakieś kieńczyki. No, to możliwe, że wymienią, nie? Bo po prostu kurde chyba tylko takie mieli, nie? Nie, no i no. Do przyczepa były. Jak byliśmy, bo byliśmy, 2 tygodnie temu byliśmy w Mirosławcu. I tam. No to no trzeba to... interweniować. Dokładnie. No tak według był umowy i no. Tak musi być, no niestety. Każdy nowy sprzęt cieszy, ale to jest okupione wiadomo czym, nie? No wiadomo, nie? No kredytami. No. Jak zawsze, nie? No za gotówkę się nie da. A to trafiona w totolotka, jak nie chce paść, to nie chce paść. A gra chociaż pani? Nie. To jest ten problem. To jest ten problem. Ja to jestem tego zdania, jak własną pracą sobie nie zarobimy, no to nam już tak, z nieba nic nie skapnie. No raczej nie, nie? No. Raczej nie chcę. Co z tego? Pan się tutaj z zbiornika. Ja mówię, taka, nie. Mówię, cały czas walczyli, jak się martwił tą suszą, nie? I widzi pan, na koniec
popierdoli. No tak jest, kurde. Tam pogoda, ta pogoda to jest nieprzewidywalna w ogóle, nie? Spadają, nie? No, no. I co, i co? Niby chcemy mieć wysoko, jakieś tam jakościowe zboże, a nam wszystko pogoda popieprzy, nie? No dokładnie, no ale... Liczek się stara i stara się odpowiednie wszystko dać, a tu co? Jak ten u góry nie pozwoli, to się nie da. No nie da się. Wszystkiego nie, nie da się ominąć, nie? Ma taki inny zamysł jakiś, nie wiem. Jak było potrzebna wody, to nie padało, nie? Czy u was susze też były, nie? To tak nie jest na zawołanie. Bardzo mało, nie jest. Bardzo mało wody. W maju był jeden porządny deszcz, to tak praktycznie się na to wszystko. Kukurydze długo też stały. Ale mimo wszystko nie można narzekać. Ale teraz się ładnie. No, no nie można narzekać z wydajnością, z wszystkim, ale co? Żeby to szczęśliwie sprzedać. Ale chyba większość Polski nie ma zebrane. Każdy jest w takim chyba problemie. Kurde, tak się patrzy. Zebrać. Nawet gdzie niegdzie to już widać, że się czarne normalnie zaczyna robić, no, już, nie? Nie, no, ale no. Ty kolegi syn jest z Szczecina, nie wiesz, tam już rośnie. No, bierze. Ma sens. Teraz będziemy suszyć. Każdy tylko wyrywa z pogody, co idzie, nie? No, no. Ile na raty w tym roku wszystko. No. Damy radę. Jak będzie to zawsze trzeba. Mówię, co roku Pan Bóg dał zebrać, to i w tym roku też dał. Też, tego też tak mi się wydaje. Tak. No. No. Za to kukurydza teraz jest, będzie ładna, nie? I buraki. I buraki, no, buraki, ziemniaki. Podziw na tym suszy. Tak? No, jak na razie bardzo ładnie wyglądają. A ile buraka macie? 25. 25 hektarów. A to ktoś przyjedzie zebrać? Tak, to zawsze tam... Łatwiej, nie? Niż utrzymać pomaj. Nie, no... To nie ma... Żeby mieć swój kombajn, to trzeba mieć tak, 100 wiem. Hektarów. No, żeby tak, buraka, no, tak. I wtedy się opłaci taka... Dokładnie. A inaczej się nie opłaca, nie? No. Same koszty tego wszystkich części... robi, to musi jeździć na usługach, musi zarabiać non-stop, dzień, noc, jak jest sezon, żeby to miało jakikolwiek sens, tak? Dokładnie. Wszystkiego też się nie da rady ogarnąć, no nie. Bo za mało ludzi jest, nie? Dokładnie, coś trzeba zrobić, coś naprawić, nie? A tak to zawsze do serwisu albo co? Nie jest problem. Teraz młody rośnie, to kurde, nie będzie jest... się uczył to. Tak. On tylko na wakacje przyjeżdża, no to cześć, aha. Siostry jest syn, nie? On mieszka pod Olsztynem. A to wspomoże, nie? Jak się popsuje coś wujkowi. Co roku już. Przyjeżdża i pomaga. Żeby miał prawo jazdy, to by poszła się jeździć. Za ile? Za 2 lata? Tak. Za 2 lata. Za 3. No. Jeszcze trochę, nie? Zdąży się nauczyć do tego czasu jeździć i naprawką już będzie za pierwszym. No. Ale na polu że tam może tam jechać trochę. No cały czas jeździ. On obsługuje mnie i podjeżdża pod kombajn. Jazdy wysypujemy, nie? To on podjeżdża, a syn wtedy wozi po szosie. No, ja dostarczam wszystko na pole, a młody zostaje już na polu i tam obsługuje. I robi, no i elegancko, nie? To już raczej tak, nie ma, bo nawet nie teraz ma... trzecia żniwa będą. No to dobrze, nawet nie? Nawet tak panu powiem, że nie ma kogo wziąć na to. No nie ma nieraz, nie? Jak ktoś jest, no to wiadomo, że gdzieś u kogoś już pracuje, czy no, gdzieś po prostu pracę, już nie? ma stałą pracę, tak? Nie, no generalnie kto chce, to pracuje, tak? A dzisiaj jest taka sytuacja, że państwo rozbestwia i dokładnie daje tak za jest. Darmo pieniądze dokładnie. I nie ma ludzi do pracy. Dokładnie tak jak... Bo nie jest, do pracy, nie jak jest problemem wynagrodzenie, tylko... Chęć do pracy. Tak, chęć dokładnie. Pracy, a po co ma pracować, jak on więcej dostanie, nie? Dokładnie, za nic. Za nic, no. Dokładnie. Też możemy usiąść i dostać, tak? No, nie? No. Ale ktoś musi pracować. Dokładnie. Tak jak my, ja, ktoś musi pracować, pan, żeby pani. Nasi rządzący mieli z czego rozdawać. Rozdawać, nie? No właśnie, tak, nie? No. Tak. My płacimy podatki, żeby oni tak, mogli tak... Dokładnie, dokładnie. Lekką ręką mi przychodzi. Złodziejstwo i rozdawnictwo. Dokładnie. Skrzynia złożona. Sprzęt naprawiony. Ciągnik na warsztacie. Jest ale, nie do kupienia, i do sprzedania. Niedźwiadek? Ursus, nie? Tak. Ursus? Tak słyszę po głosie tylko. To jest to brzmienie, nie? On zarobił na to wszystko tutaj. A można go zobaczyć, czy? No można. Tak, no. Teraz wyjechać, umyć go i dokładnie. Będzie chodzi, nie? Teraz czym biegów. Nagrywać mogę. Dobra. Przesuwka pękła i... Od biegów. Tak. Się blokowały. To są najlepsi lokalni mechanicy tutaj, na tym terenie. Tak. Najważniejsze, że pracują.
Sami są rolnikami, ale też muszą dodatkowo jeszcze. Nie, nie, nie. Ale lepszy. To czasami też troszkę potrzeba. Wtedy robota czasem szybciej pójdzie. No, no. Bo na koniec. Na koniec, no. To smarować, żeby lepiej działało. No, ale nie za mocno. No nie. Nie, nie. Nie, nie będzie drugiego dnia komu wyjechać na pole. No, dokładnie. To stare, dobre ciągniki. Złote rączki. Takich fachowców to już nie ma. Nie ma? Szkolenie uczą. Szkolenie uczą, tak. W szkole uczą, kurde, komputerem tylko obsługiwać. Tak. No, to też jest ważne w tych czasach. Tak, tak, tym bardziej. Ale komputer tylko wskaże, a resztę musisz mechanikę dowiedzieć, o co chodzi, nie? Dlatego są młodzi praktykanci, żeby starym mechanikom powiedzieli, jak to działa. No. Także mąż mówi, że to jest sprzęt, którego jest niesprzedawalny i nikt go nie wyciągnie na żadne pieniądze. Mówi, że sobie za szkłem go postawi. No. Mieli go zbierać na części na magazyn. No, no. I w skrzynie. I w skrzynie. Można i tak, no pewnie, w salonie może stać. Nie? To uszczelnie, żeby nie kapało. No. Dobrą gablotę złożyć i... Dokładnie. Nie, Antosiu? Nawet trudno było już nim jeździć, nie? No. W biegi nie chciałem wchodzić. A to teraz będą wchodziły. Tak, teraz to spokojnie. Musisz sprawdzić, nie? Później. Dobra, idziemy po papiery. No. Ursusa skończą, będzie chodził. Ja to bym może byśmy wysypali i bym schował tą przyczepę z rzepakiem. To idź ogarnij papiery, jak tam zrobię. Chyba coś się spakował. Byśmy poszli wypić kawę. No, no, no. Tylko wezmę jeszcze to. Okay. Mam do pani do przekazania kod rabatowy. Do wykorzystania we sklepie. W e-sklepie? U Korbanka. Wow, dziękuję bardzo. Miło. Bo zer dosyć dużo, nie? Dosyć dużo, nie? No, dosyć dużo. Tylko czy ja też u Korbanka mogę kupić? Nie? Ja muszę, kurde, powiedzieć, żeby jakieś, kurde, zrobili tam sukienki, coś? Też, ale nie powiem, że ale może... nawet nie jestem zorientowana, jaki poza sprzętowym asortyment. No musi pani przejrzeć. Zobaczymy. Tak, tak, no. Zobaczymy, na pewno upewnimy się. No, ale kwota... Miła, nie? Miła, bardzo miła. Taka sympatyczna, nie spodziewałam się. Miła niespodzianka. Kwestia pana była dosyć trafna, że jak to kobiety dostają, to powinno być coś kobiecego. Nie? Też no, bo faceci to zawsze będą dla siebie wydawać pieniądze, no. Nie? Tak jest sprzętowe. Te kobiety dokładnie. To zawsze na końcu. No. Jakieś kuchenne może? Może jakieś dobrze wyposażone grabie? No. A może jakiegoś przystojnego ogrodnika? To nie wiem, co sobie znalazł. Kurde? Nie, narobi się kobieta, należy się. Nie? Dokładnie. No.